No dobra, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie jeszcze trochę inaczej, ponieważ nie będziemy montować tutaj tego filmiku, tylko tak po prostu z longa polecimy. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Midland Alan 87, ale to jeszcze będzie do zrobienia. Po prostu tutaj trzeba dorobić do niego mikrofon, no i zobaczyć, jaki jest kłopot z przełączaniem. Po prostu w trakcie TX-a nie wyłącza odbiornika i jest ból przy nadawaniu. A tutaj zrobiłem Granta, dzisiaj zestroiłem i słuchajcie, jak pięknie to na wstępach pracuje, to się w głowie nie mieści. Zobaczcie, jaka jest, jaka jest praca na wstęgach. Zobaczcie, Włochy plus 7 plus 9. Antena to jest 2,75 wysokości GP, czyli typowo na DX-y, czyli na fale odbite. No i bardzo pięknie to wszystko pracuje, możemy sobie nawet do nich zawołać, przed chwileczką sobie z nimi rozmawiałem. Zobaczmy sobie, co tu się dzieje. Ktoś woła, CQ. No oczywiście ten Grant ma tylko 120 kanałów, czyli 3 bandy. Trzy bandy, dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. 12 kanał, do niego jeszcze będzie częstotliwościomierz, wyświetlacz dorobiony, taki tego typu, co tutaj mam podpięty, żeby widzieć sobie częstotliwość. Na kanale wywoławczym w sumie. Ktoś tu krzyczy, CQ. Dostroimy to. Prezydencik tak pracuje w zerach, tak pracuje w piątkach. Przy okazji wykorzystany jest przełącznik od podświetlania, czyli ciemniejsze, jaśniejsze. Roger Beep standardowo, ANL filtr, wskaźnik modulacji lub wskaźnik S-metra. No, Alan 87 ma dodatkowe funkcje, no tutaj więcej ma tych 40 tych kanałów przede wszystkim. No i co ma jeszcze? Ma SWR meter, nie? Czyli ma wskaźnik SW metra. Dodatkowo ma mic gain oraz ma poziom mocy RF gain i oprócz RF gaina, mic gaina ma jeszcze poziom mocy, o tutaj bodajże. Kalibrator, czyli SWR, echo, jak widać, ma też jakiś luźny przełącznik, trzeba będzie go przejrzeć, do przejrzenia sprzęty. No a tutaj to po prostu, wiecie, co wam powiem, no jestem w szoku, że na wstęgach na 28 MHz tak pięknie mi tutaj to zapracował. O, tutaj jeszcze ktoś gada. O. Tutaj sobie chłopie. Porównać teraźniejsze te radia, nawet te nowe ze wstęgami, a te stare to jakościowo, to wam mówię, te stare radia to są nie do... Tylko oczywiście trzeba dobrze zestroić, nie? BFO, VFO, dobrze postroić i jest wszystko ok. No i dobra, to by było na tyle. Dawno mnie nie było, słuchajcie, bo nie mam ostatnio czasu. Urwanie głowy, że tak powiem. A teraz wrzucam po prostu ten film jak najszybciej w neta. I też nie bez montażu. Może jeszcze coś usłyszymy.
Mike Sierra Bravo Yankee QSO. Tu mam antenę tą GP z cewką, mogę sobie przełączyć zasilaniem odczepy na cewce. Na górze przy antenie są przekaźniki zamontowane. Ale praktycznie... Yes, that is correct there, Franco. Correct on the call sign. Praktycznie tak, tak najlepiej stroi. Grimsby, Golf Romeo, India, Mike, Sierra Bravo, Yankee, QSO. Opracuję tak, jakby on tutaj obok mnie siedział, nie? Bo... Można by było się do niej dotrzeć. Do plus 30 czasami. Grimsby, QSL Franco. To akurat chyba jakiś angle, co? Dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, krótko i na temat i... Bo będą naprawy, będą, jak się ogarnę tutaj. Po prostu, no mam trochę pracy przy maszynach, także no niestety serwisów trochę naszło. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystkie naprawy będą ogarnięte. Te, które mam wzięte od Was. Pozdrawiam i do następnego odcineczka.